Przede wszystkim znowu poniesiemy dalsza część Nox. Dzisiaj się wybieramy do zamku, ale to za chwilę. Ponieważ zrobiłem porządek w rzeczach, posprzedawałem wszystkie laski poza tą jedną, Flimsy Stop of Collision. Ponieważ różnica w obrażeniach pomiędzy Flimsy a Mighty to było jeden punkt, więc mech. A kolizja to bardzo fajna opcja. To posprzedawałem część rzeczy starych, zostawiłem sobie troszkę na zapas. To sobie też również zostawiłem. Nie korzystam z nich, ale gdyby się znalazła jakaś sytuacja, że nie będę miał many w ogóle znikąd, to one mogą się przydać. A w sprzedaży kosztują tylko 70 zł, więc nie opłaca się ich sprzedać. Dobra. Właśnie. Chciałem mówić te czary. Znaczy, dlaczego nie zamierzam ich kupić? Ponieważ wall to przywołuje taki dosyć długi w poprzek mur, który zagra za drogę przeciwnikom. No, może być użyteczny w niektórych sytuacjach, na przykład przy uciekaniu i tak dalej, ale ja wolałbym wydać kasę na jakieś czary ofensywne. Okej. Szok, już poznaliśmy. Trochę mało użyteczny czar. W sumie mógłbym już go nawet wywalić. Ta reflekt. Chociaż może. Myślę, czym się będziemy jeszcze mierzyć. Nie, szok nie. Dobra, Reflective Shield. To jest taki całkiem ciekawy czar. Po jego rzuceniu przed magiem pojawia się taka duża niebieska tarcza energii, która blokuje albo odbija wszystkie pociski. To jest całkiem fajne, ale żeby podtrzymać tą tarczę, to musimy stać w miejscu. A mag stojący w miejscu to martwy mag. Więc chyba sobie dam spokój. Zaoszczędziłem troszkę kasy, sprzedając te złomy. Więc sobie mogę pozwolić na przykład na kupno tego. Oraz powiedzmy, tam były takie szaty odporności na ogień. Nie wiem, czy te odporności się stakują, jakby. Tak. No, bardzo fajnie wyglądają. Zobaczcie. Jesteśmy teraz magiem ognia. Bardzo ładnie. Ale dobra. Zachowam sobie na później. Ciekawi mnie właśnie, czy te odporności się stakują, jakbym założył kilka przedmiotów z tą samą odpornością. A cóż. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Hurry! Master Horvath is waiting for you on the top floor of the tower. There's a teleporter in his chambers that will take you to him. The top floor of the tower. Ach, ten akcent. Coś pięknego. Dobra. Zobaczmy, co my tutaj mamy, wieży. Hej. I'm afraid Lewis has finally lost his mind. They've given me his workshop since he's taken to wandering the halls, making strange noises and catching insects with his tongue. To trochę dziwne zachowanie. Czyli całkiem normalne jak na żabę. A ty sobie po prostu tak wziąłeś, prowadziłeś. Nie miło z twojej strony. Wiesz co? Nic nie masz. Nie ma żadnego laboratorium. Miłego dnia. Dobra. Co tutaj mamy? Nic. Tak ci nie odpowiadają. O, to jest jeszcze pan jakiś. Welcome to the tower gift shop and trinket. Drainmana. Okej, całkiem spoko, ale mam pierwszy poziom i chyba więcej nie będę potrzebował. Okej, tam się chodzi Louis, szukając muszek i tak dalej. No, chyba nie pozostaje nam nic innego jak wejść do tego teleportu. Po zebraniu wszystkiego, co jeszcze nie zostało przygwożdżone do ziemi. Dobra! Do wieży! Thank the stars you made it, mage. Hecuba's forces are everywhere. You must take the heart of Nox away from him. Trochę ironiczne, że czarodziej jako jedyny nie zwiedza tej wieży. Ponieważ każda inna klasa musi, żeby dostać się tutaj, musi poziom po poziomie przechodzić, mordować. A po prostu czarodziej sobie wchodzi i bierze serce, więc trochę ironiczne. Okej, dobra. Ale mamy. Spokojnie, nie śpieszy się. Sobie zobaczymy. Okej, mamy teraz dużo większe obrażenia. Wcześniej mieliśmy tylko base 5 i 4 ze siły, to decydowało nam 9. Teraz mamy łącznie 21. Więc już jest
To już są jakieś sensowne obrażenia, proszę państwa. Dobra. Do teleporteru, do X. A już to zrobiliśmy za ciebie, Hekuba. Nie musisz. It's too late, Hekuba. My young mage is already teleporting away. No, nic tam nie zrobisz. You cannot stop me, Horvath. I now have the power to destroy you, old man. Ta. Pokaż, co potrafisz, Horvath. Poszło szybko. Co? Pod ziemię? Ale ja nie chcę. Ta. Jak wspomniałem. Wszystko jak zwykle poszło po naszej myśli. Okej, przydałoby się coś odporności na ogień. Kat to. Sobie będę oszczędzał te przedmioty. Ponieważ nie będzie łatwo. Wierzcie mi. Nie będzie łatwo. Tak. No, wydaje się, że szybko giną, ale strzelają fireballami. Tak, fireballami. To zaklęcie, którego używamy, aby one-hitować większość stworzeń w grze. One nimi strzelają. Więc trzeba uważać. Ta, one się lubią też tak czaić pewnie. Ta. Wydają też sporo doświadczenia te impy. W sumie mogłem kupić scroll z impami. Ale mam nadzieję, że gdzieś tutaj jakiś znajdę. Chyba jego brak nie będzie kosztował mnie życie. Ja mam takie nadzieje. Okej, hop. Dobra, to był dobry skok. Jeszcze żaden nie strzelił we mnie fireballem, one chyba tylko robią to. One chyba tylko to robią, jak się odejdzie od nich na jakąś odległość. Więc może jakby będę agresywny, to nie będę do mnie strzelać. Wolałbym uniknąć konieczności. Wolałbym uniknąć konieczności unikania fireballi. Ponieważ unikanie fireballi to jest czynność, która nie zawsze musi się udać. A jak się nie uda, to jej skutki mogą być tragiczne. Okej, okay, ale dobra, nieważne. Lubię tak często ponarzekać, podramatyzować. A potem zawsze wszystko jest okej. Okay. Albo niektórzy bossowie giną od jednego ciosu. Ta. Widzę cię. Tak, trochę się stapiają z otoczeniem tej całej magmy. O! Magmy, ogni i tak dalej, więc muszę być ostrożny. Tak. Coś tam jest? Chyba nie. Tam jest pan? Ej, nie skoczyłem. To nie była dobra opcja. Wiecie co? Dobrą opcją będzie się trzymać cały czas odporność na ogień. Dobra, pewnie jak bardzo uszkodziłem? 189 moje buty? No, nie tak bardzo. Ale lepiej unikać spacerów po lawie. Taka myśl filozoficzna. O, patrzcie. Cape.
Okej, okay, fajnie. Jeżeli ten nam się zniszczy, będziemy mieli zamiennik. Okej, okay, tam jest... Tam jest jakaś skrzynia. Ale jakby się do niej dostać? Tędy, tędy, tędy? Czy co? Spróbujmy. Aha! 200 sztuk złota. To było tego warte. Mam nadzieję, że uda mi się wrócić. Ta. Okej, okay, dobra. Bez większych obrażeń. Bez większych obrażeń. Dobra. No to... do przodu. Trochę chodzę powoli. Ponieważ... no... wypatruję te... podłe bestie. Te bestie gdzieś już spotkaliśmy. Właśnie, nie ma tu żadnych krytyk. O, patrzcie. Aha! On już nie znalazłem żadnych ukrytych pomieszczeń. Powinienem chyba częściej obstukiwać mury. Aczkolwiek jest to trochę nudne, więc... zazwyczaj mi się nie chce tego robić. Dobra. Czy ja tu coś jeszcze widzę? Ewentualnie tam mogłoby być coś ukrytego. Ale serio nie chce mi się skakać po tych małych kawałkach ziemi, żeby to odkryć. Tam, 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 tam. Ta, oni oczywiście sobie mogą bez problemu łazić po lawie, ponieważ są kompletnie ognioodporni. Okej, tu nic nie ma. O! Nie uciekaj, panie. Miałeś coś wziąć na wynos. Tu jest? Nie ma. Okej. Dobra, na razie idzie bardzo sprawnie. Jeszcze nie zostaliśmy obrzuceni żadnym fireballem. Ta, irytujące stworzenia przerywają zaklęcie, więc... ta... jest może? Nie. Okej. Idziemy dalej. Właśnie. Tam się chyba odnowić tarczę. Skoro tak. Widzicie, prawie cała mana z dwóch kryształów. Tak. Już się powtarzam, ale... a troszkę lepiej to było widać niż ostatnio. Uuu! Patrzcie, rzeczy! Myślę, że niepotrzebnie kupowałem te rzeczy w mieście. Tak. Coś w tym jest. Tylko teraz jak znajdowałem. Ale dobra. Jeszcze... jesteśmy chyba daleko od końca tej lokacji, tak myślę. Co może się jeszcze okazać, że wszelkie zamienniki się przydadzą. Tak. Dobra. No to w górę to chyba dobry kierunek. Tak myślę.
Skoro chcemy się podostać od świata, to... Tak myślę, że góra to dobry kierunek. Ciach. Dobra, tam jest jeden dział. Prawda mimo z ich strony, że żaden jeszcze do tej pory nie próbował mnie obrzucać fireballami. Jestem im za to dozgonnie wdzięczny. Czy to jakiś... O! Właśnie, chciałem go zaatakować. Ach. Ta. To było blisko. O! Ember Demon. To te panowie nie mieli. A Imp Scroll? Wow, właśnie teraz sobie uświadomiłem, że... Imp Scroll, który mieliśmy w mieście na sprzedaż, to te małe niebieskie ludki denerwujące, więc bardzo dobrze, że tego nie kupiłem, ponieważ to było kompletnie bezużyteczne. Okej, dobra. Oni się taki śmieją w taki nieprzyjemny sposób. Co my tutaj mamy? Poza maną. Nic. Za maną i szansą spopielenia całego siebie. Ciekawy zakątek. Okej, do góry, do góry. Tak, dzięki. Porność na ogień to coś, co jednak chciałbym mieć cały czas na sobie. O, to wygląda podejrzanie. O, właśnie, o tym mówiłem. Your failure to bring back the heart of Nox, resulting in your meaningless death, must, I suppose, be considered the bad news. The good news is that I, Hecuba, shall rule all Nox with unquestioned power. Okej. Pierwszy raz udało mu się paść. To już tak się zdarza. Dobra. Czy mogę coś ich jeszcze jakoś podziękować? Mogę im tam... strzelać im tam... magicznymi pociskami. O! Ajajajaj. No, jeżeli moje magiczne pociski nie widzą celu, to są kompletnie bezużyteczne. Okej, okay, dobra, wiecie co, chyba mi tutaj nic innego, jak tylko po prostu przejść tutaj. O. Nie wiecie co, tak to ja się nie bawię. Chociaż... Ta... Okej. Tak lepiej. Ta. Na szczęście to rzucanie fireballa dużo im zajmuje czasu. To daje sporo czasu na ucieczkę. Tak. Set trzeci. Tak. A, więcej ich jeszcze tam było. Ciekawe.
Straszny śmiech. Dobra. Panowie, proszę wychodzić lepiej po kolei i powoli. Widzę cię. O, więcej ich tam jest. Ale skoro nie chcę podchodzić, to... A się z nimi tak nie będę bawił. Ich gierki. Okej. Dobra. Okej. Tam to wygląda podejrzanie. Proszę nie drapać. Okej. Tam jest tylko wstawka, jakbyśmy już widzieli. Tak. Chyba mnie nie widzieli. Oni, one. Impy. Dobra. Ostrożnie, ostrożnie, żeby nie wpaść do lawy. Nie wiem, czy tam mogę jakoś wejść. To jakieś tajemne przejście? Żadne, którego bym widział. Więc nie wiem, jak się tam dostać. Ale dobra, nieważne. Żeby dalej powoli. Żeby jakiś demon mnie nie zaskoczył. O! Wygląda ciekawie. Okej, gdzieś idziemy. Idziemy do jakichś miejsc. O! A! Okej. Podoba mi się to, że ten fireball jest bardzo wolny. Bardzo mi się to podoba. Mocno ogranicza tę wizję. Trochę nerwująco. Dobra. W następnym odcinku ruszamy dalej w Underworld. Zabijamy więcej demonów. Ewentualnie może troszkę więcej demonów. I mam nadzieję, jakoś wylądujemy w wiosce X. Jakoś. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.